Witam serdecznie, Okoloko z tej strony. Gramy Delli na Abbasydów. Będziemy próbować przejąć Secret Side'y i zakipować je. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Idziemy. Cliff Side. Okej. I to tutaj. Na Berry pierwszy. Jedziemy dalej, skautujemy. Upgrade'y. Teraz w sumie na złoto powinno. I gdzie jest nasze złoto? O, jego z przodu. Niedobrze. Jest scout przeciwnika. Pojedziemy przed nim. Ile się da? Kolejne upgrade'y i tutaj na stronę. Tutaj często można znaleźć owieczki. Zobaczymy, jak nam jest. Mark Abbasydzi naszym przeciwnikiem. Ciekawe, czy będzie dwa town center, czy agresja. Ostatnio często agresję można spotkać. Pierwsze dwie owce. Bardzo dobrze. Jedziemy. Z tym ok. 8 na jedzeniu. Bardzo. To jest to. Dajcie tych trzech tutaj. Chyba pójdziemy w kopułę wiary, czy... To trzeba, muszę zastanowić, jaki landmark. Spróbujemy agresywny landmark. Okej, okay, na drewno teraz. Na dwa skauty pojechał? Nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Ale... Oj, kurczę pieczone. Okej, są tu owieczki, czyli musiał tylko ściąć trochę. Pewnie pojechał przy ścianie. Nie, nie przyjechał, pojechał po ścianie, przy ścianie, bo tutaj jest owieczka. Idziemy na jego stronę teraz. Za dużo w kolejce. I pójdziemy wieżę zdobywców, zobaczymy, jak nam pójdzie z tym. O, tutaj owieczki. Dalej, teraz jeszcze jeden stąd na drewno. Jest, trzeba domek wybudować. Zaraz się będzie. Upgrade'y się robią, czekamy do 130 zł i będziemy uczonego naszego kolejkować. Zobaczmy, jak jego baza wygląda w sumie. O, owieczka jeszcze, jest złoto. Jest military wing. I na złocie jest, czyli nie robi drugiego town center? Nie robi drugiego town center? O. Jest mining. Może potrzebował do upgrade'ów. Okay, pojedziemy w ten kornek i wrócamy. To jest skład drewna. Chyba dołożymy jednego do landmarku, żeby przyspieszyć. On już ma jednostki wojskowe, na pewno. Możemy się spodziewać tutaj ataku za chwilę. A, jeszcze nie. O kurczę, zapomnieliśmy o złocie. To chyba pójdziemy w trzech skolarów. Albo...
Zbieraj mi jeszcze to jeden złota, żeby zrobić jeszcze jednego dodatkowego. Tutaj i na drewno. Okej, budujemy. Zaczniemy od tego na Archery Range. Owieczki dostały. I dopiero potem będziemy. Okej, zobaczmy, gdzie jego jednostki są wolno. A tak, odsmenów. Upgrade'y tutaj. Pierwszego łucznika i ci mogą iść na trac na złoto. Jeszcze jednego łucznika. Znaczy na jedzenie. Archerem. Od razu się zamurujemy tutaj. Gdzie jest jego drugie town center? To jest jego pierwszy domek. O kurczę, pieczone. Okej, myślę, że wystarczy teraz więcej na jedzenie. Jeszcze jeden domek. Archerzy. Upgrade'y z kolejnej ery, bo oczywiście zapomnieliśmy. Tutaj nie ma żadnych, tu jest upgrade. Okej, no więcej na drewno. No, gdzie jest twoje town center? Czy w ogóle wyzbierałeś wystarczająco na nie? I tutaj, może z tej strony? Takie trochę to wszystko nie za bardzo. Jest tutaj drugie town center, okej. W sumie to zbierzmy moją armię tutaj. Pójdziemy z tej strony, objedziemy. Więcej łuczników i domek. No nie mam jedzenia na tego konika. Gazi Raider. Ups. Za dużo łuczników. Postawimy jeszcze. W sumie to nic nie postawimy. Okej, coś tu się dzieje. Jeden skat tutaj. Jeden. O kurczę, nie odkryłem, gdzie jest jeszcze jedny ten. Dawaj na tą stronę. Mamy strasznie dużo drewna, to postawimy dodatkową archery range, jedną i drugą i przeniesiemy teraz na jedzenie. Pójdziemy tutaj. Okej, tutaj scout pojechał, no to wyślemy kilku gazi. Dalej za dużo drewna. Kurde, no to zrobimy farmy. Już wiem, że to nie efektywne, ale. Jeszcze kilku uczników. Okej. Okay.
spadaj stąd. Chodź tutaj przy relikcie stań. Okej, jest ram. Zobaczmy, jaką mają tu armię. I w sumie zaczniemy go harasować trochę. Postawimy to i markę dodatkowych archerzy. Okej, jest jego armia. Dużo łuczników. No będziemy, trzeba to dopasować i kilku tych. Na drewnie teraz mam problem. Ale już jest stracone. No w sumie, jak tam poszli, to idziemy tutaj do przodu. Potrzebujemy złota. O, jest. Chodź tutaj, skolarze. Jeden skolar został tutaj, ok. I ten ostatni niech wraca do tego, przyspieszymy nasze. O, kurde, domki. Kilku więcej gazy. W sumie przydałby się tu skolar. Możemy przejść do kolejnej ery. Obóz obrońcy. O kurde, nie! Dobra, wycofamy się teraz, wracamy. Postawimy więcej budynków, gdzie? Więcej budynków. Pójdziemy teraz trochę, Men of Arms by się przydało. Jedenastu nic nie robi, cudownie. Ej, wracamy się. Cała armia, trzeba to spalić. Men at Arms, damy tutaj skolara i potem upgrade'y. Knighty, kilka crossbow i upgrade do tych i trzeba iść na drewno. O, idealnie. Udało się pięknie znaleźć to. Weźmiemy to. Tak, tak i tak. Tutaj wyślemy Men at Arms. Okej, wracaj tutaj, tędy. Idziemy teraz po drugie Town Center. Czekaj, w sumie tu jest jeszcze... Nie, on nie dotknął tego Deera. Domki. Upgrade zapomnieliśmy oczywiście. X. I domków nie mamy. Upgrade ekonomiczne.
Tutaj nie ma. Gdzie będzie miał jeszcze jeden? Nie będzie miał tutaj. Co tu się dzieje? Strasznie, strasznie dużo i bez sensu robimy, ale na nasze szczęście. Na nasze szczęście przeciwnik też nie. Okej, Spearmanów robi. Dalej 16. Oj, nie zbierają tego. To budujemy dalej archerów. Łuczników. O, dawaj, 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 dawaj. Wracamy z reliktem. Okej, idziemy tutaj. Teraz trzeba zmienić na kuszę trochę i jednego słonia sobie weźmiemy. Tutaj trochę tych. I może zaczniemy też się zastanawiać nad kamieniem. Co tu było? Coś tu było. Okej, odłóż to. Dajcie mi tutaj tych wojowników moich. W sumie wróćmy tutaj. Jest relikt. Idziemy po tej Przeniesiemy ich tutaj. Wolne jednostki, dajcie tu. Okej, ekipa zrobił sobie pod tym. W sumie to postawmy tutaj rama. Gazi. Jak tam nasi skolarzy? Zabierz to i wracaj tutaj. Jeszcze jest jeden gdzieś? Tutaj. Idziesz po tego i wracamy. Knighty? Chyba przejąłem kontrolę. Jakoś mi poszło tym razem trochę lepiej. Wszystko przy... tu miał jedzenie. Okej, pchamy tędy. Musimy pewnie się przy... Nie ma tutaj, idziemy. Tu jest skip. Chodźmy do tych archerów. I domki, domki znowu. I produkcja. Pójdziemy. Okej. Jest mango, domek. Raz, dwa. I daj mi jeszcze mózg. Men at Arms. Okej, ściągnijmy tą armię, wszystko, bo na razie to jest rozpadka straszna. O kurde, ile glisów. 3 TC? Prawdopodobnie. Okej, relikt zabierzemy i wracamy. Trzeba kipa postawić, bo on będzie chciał zaatakować. Dawaj tu do mózgu i ten mózg. Okej, mango i ten i Springolda. Armia, produkujemy armię. Upgrade w sumie. Strasznie dużo w kolejce tych. To chyba produkujemy wszystkiego, no. Tych skolarów tutaj. Tego skolara tutaj. I teraz trochę skolarów, że niech się też zajmie. Co, bo okej, ostatnie jedzenie, więc trzeba zacząć.
To jeszcze nie doszło? Nie doszło. Teraz będzie dochodzić. Okej, okay, czyli trzeba zgrupować Town Center z tym, żeby produkować villagersów z obydwóch. Okej, okay, jakaś armia tu jest. Przydałaby się jeszcze jedna Springolda. Kupimy trochę drewna. No czego nam brakuje? Nie, to złota nam brakowało. Okej. Okay. Okej, okay, i jest, wraca nas ostatni relik. Gulamy ten i musimy Springoldę wybudować. Okej, okay, zbierzmy armię tutaj. Zjedzmy to. Trzeba zacząć się poważnie zastanawiać nad farmami, bo jedzenie nam braknie i będzie lipa. Oj, mam zły punkt tutaj. Upgrade'ujemy Gazi? Nie upgrade'ujemy, bo ich nie mamy w sumie. Dwójeczka. Zróbmy upgrade. Więcej tych. Dawaj, do środka. Trzeba przyspieszyć upgrade'y. Tutaj są niepotrzebnie skolikowane. Tutaj skolikujmy. Men at arms, crossbows. Scoutów potrzebujemy. Tak z trzech, żeby widzieć co się dzieje. Mamy 34 na jedzeniu, ale to zaraz się rozpadnie, więc trzeba tutaj... Zróbmy keepa z tyłu. Idziemy do 200-200, spróbujemy dojść. Jeszcze jeden domek. Dajmy tego keepa tutaj. I farmy potem. Okej, okay. Będzie... Potrzebujemy łuczników, całkiem sporo ma tych spirów. I Springolda by się przydała. Ajajaj, zrobimy drewno. Zostawmy tutaj outpost, zobaczymy co tam się dzieje z jego strony. Mamy jakiegoś wolnego skolara? Tu jest wolny skolar. Idź i przejmij to z secret site. Tu coś idzie? Okej. Okay. Armia, go. Produkcję postawić. To ja się wepchnę nie za bardzo, tam gdzie nie trzeba. Okej, okay, stawia kipy wszędzie. Też go zramujemy. Potrzebujemy więcej drewna w takim wypadku. Możemy jeszcze też kipa postawić, to postawmy tego kipa tutaj. Tylko chodźmy tędy, tędy i tędy, tak żeby nie wpaść na jego armię. Oj, stonewalluje. Lefantos, drewno. Drewno jest naszym... Stonewalluje się, no patrz. Okej, okay, zacznijmy od kipa. A, cholera, ma ten Boiling Oil. Walczymy niepotrzebnie pod kipem.
Więcej trebusze? Armia. Lidersi. Dwie więcej trebusze. Ale zmarnowaliśmy armię. Okej, trzeba odnowić produkcję. Co się dzieje? Zgubiliśmy się. Okej, z produkcją. Łuczników produkujemy, menadarmsów, mangonelle. I zbierzmy armię tutaj. Też widzieliśmy tam sporo tych. Potrzebujemy... Okej, tu mamy kipa, to ten kip trzeba go do piątki dać. Niech produkuje. Menadarms i łucznicy. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Spearmans. No, wybudujesz tego villagersa? Buduj tych villagersów tutaj. Potrzebuję villagersów na jego... Tyle. Mamy jakiegoś skolara? Mamy za dużo skolarów. Właśnie tutaj 58 nic nie robi. Drewno. I postawimy tutaj też trochę farm. Im pełno spearmenów jesteśmy 200 na 200, czyli ten villagers nie wyjdzie. To w sumie sprawdźmy, czy tutaj starał się zamurować. Mamy jakiegoś wolnego skolara? Okej, wyjdźmy stąd czterema. Weźmy. Aj, kurde, oddajcie to. Biegnij tutaj. Jeden tu, jeden. Odrajemy te relikty i z powrotem włazić tu. Okej, tutaj. Wracamy pod kipa. Więcej farm. Keep. Może tutaj się uda spać, zobaczymy gdzie się da. Potrzebujemy więcej produkcji. Zróbmy produkcję z tej strony. Farmy. Okej,
Tutaj na złoto. Chyba trzeba zacząć się zastanawiać nad przejściem do kolejnej ery. Okej, good game. No nie spodziewałem się, że tak to pójdzie. A, zobaczmy co miałem. Czy miał dwa town center, czy jeszcze dwa town center? Okej, myślałem, że były trzy. No i dziękuję, jeżeli macie jakieś uwagi co do gry, jeżeli macie jakieś porady, też z chęcią wysłucham. Szczerze powiedziawszy, już chwilę próbowałem grać tym Deli, no ale dalej znajduję to dość ciężkie, zwłaszcza pamiętanie o upgrade'ach i jest taki moment w Castle Age, że jak się w trzeciej, że jak się przejdzie do niej, to że w pewnym momencie zaczynam brakować jedzenia. I wtedy jest strasznie ciężko się przerzucić na te farmy. No ale te kipy, które mogą produkować villagersów, też są bardzo fajne. No nic, dziękuję, do zobaczenia. Następnym razem do zobaczenia w grze. Pozdrawiam, Okoloko.